Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 213 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami Psalmu 124. Gdyby Pan nie był po naszej stronie, niech to już przyzna Izrael. Gdyby Pan nie był po naszej stronie, gdy ludzie przeciw nam powstawali, wtedy połknęliby nas żywcem, gdy ich gniew przeciw nam zapłonął. Wówczas zatopiłaby nas woda, popłynąłby potok nad nami. Wówczas przelałyby się nad nami wezbrane wody. Błogosławiony Pan, który nas nie wydał na pastwę ich zębom. Dusza nasza, jak ptak się wyrwała z sidła ptaszników. Sidło się porwało, a my jesteśmy wolni. Nasza pomoc jest w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Hiob w rozdziale trzecim wyraża swoją głęboką rozpacz i żal, przeklinając dzień swoich narodzin i pragnąc śmierci, jako ucieczki od cierpienia. Elifas, jeden z jego przyjaciół, odpowiada w rozdziałach od czwartego do piątego. Sugerując, że cierpienie hioba może być wynikiem jego grzechów, i zachęca go do pokuty oraz zaufania w Bożą Sprawiedliwość i łaskę. Wreszcie hiob otworzył usta i przeklinał swój dzień. Hiob zabrał głos i tak mówił: Niech przepadnie dzień mego urodzenia i noc, gdy powiedziano, poczęty został mężczyzna. Niech dzień ten zamieni się w ciemność, niech nie dba o niego Bóg w górze. Niechaj nie świeci mu światło, niechaj pochłonął go mrok i ciemności. Niechaj się chmurą zasępi, niech targnie się nań nawałnica. Złożeczenie nocy poczęcia. Niech noc tę praciemność ogarnie i niech do dni roku nie wejdzie ani do liczby miesięcy. O, niech ta noc bezpłodną się stanie i niechaj nie zazna wesela. Niech ją przeklną złożeczący dniowi, którzy są zdolni obudzić lewiatana. Niech zgasną jej gwiazdy wieczorne, by próżno czekała jutrzenki, i źrenic nowego dnia nie ujrzała, bo nie zamknęła mi drzwi życia, by zasłonić przede mną mękę. Czemu przy urodzeniu nie umarłem? Dlaczego nie umarłem po wyjściu z łona? Nie wyszedłem z wnętrzności, by skonać. Po cóż mnie przyjęły kolana, a piersi podały mi pokarm? Teraz bym spał, wypoczywał. Odetchnąłbym w śnie pogrążony z królami, ziemskimi władcami, co sobie stawiali grobowce, wśród wodzów w złoto zasobnych, których domy pełne są srebra. Nie żyłbym jak płód poroniony, lub jak dziecie, co światła nie znało. Tam niegodziwcy nie krzyczą, spokojni, zużyli już siły. Tam wszyscy więźniowie bez lęku nie słyszą już głosu strażnika. Tam razem i mały, i wielki. Tam sługa jest wolny od pana. Co nieszczęśliwemu po życiu. Po co się daje życie strapionym, istnienie złamanym na duchu, co śmierci czekają na próżno, szukają jej usilniej niż skarbu. Cieszą się, skaczą z radości. Weselą się, że doszli do grobu. Człowiek swej drogi jest nieświadomy. Bóg sam ją przed Nim zamyka. Płacz stał mi się pożywieniem. Jęki moje płyną jak woda. Bo spotkało mnie, czegom się lękał. Bałem się, a jednak to przyszło. Nie znam spokoju, ni ciszy. Nim spocznę, już wrzawa przychodzi. Wówczas zabrał głos Elifas z Temanu i rzekł. Usiłuję się omówić sprawę. Przykrość ci to sprawia? Lecz któż się od słów powstrzyma? Tyś przecież wielu pouczał. Wzmacniałeś omdlałe ręce. Te słowa krzepiły słabych, umacniałeś chwiejące się kolana. Gdy teraz przyszło na ciebie, tyś słaby, strwożony, gdy ciebie dotknęło, czy bogobojność już nie jest twą ufnością, a nadzieją doskonałość dróg twoich? Bóg jest Sprawiedliwy. Przypomnij, czy zginął ktoś prawy? Gdzie sprawiedliwych zgładzono? O ile widziałem, złoczyńcy, co sieją udrękę, plon z niej zbierają. Od gniewu Boga zginęli, upadli od tchnienia jego zapalczywości. Ryk lwa, wrzask lwicy, łamią się i zęby lwiątek. Lew ginie z braku łupu, a małe lwicy idą w rozsypkę. Nocne widzenie. Doszło mnie tajemne słowo. Jego szmer dosłyszało me ucho, gdy rozważałem nocne widziadła, gdy sen człowiekiem owładnął. Strach mnie ogarnął i drżenie, że wszystkie się kości zatrzęsły. Tchnienie mi twarz owionęło, włosy się na mnie zjeżyły. Stał. Nie poznałem twarzy. Jakaś postać przed mymi oczami. Szelest. I głos dosłyszałem. Nikt nie jest bez winy przed Bogiem. Czyż u Boga człowiek jest niewinny, czy u Stwórcy śmiertelnik jest czysty? Wszak on sługom swoim nie ufa i w aniołach braki dostrzega. A cóż mieszkańcy glinianych lepianek, osadzonych na mule? Łatwiej ich zgnieść niż mola. Od rana do zmroku wyginą, bez sławy przepadną na wieki. Czyż nie zerwą się liny ich namiotów? Umrą, lecz nie w mądrości. Wołaj, czy ktoś ci odpowie? Do kogo ze świętych się zwrócisz? Nierozsądnych zabija smutek, a gniew uśmierca niemądrych. Patrzałem, jak głupiec zapuszczał korzenie, a przeklołem jego siedzibę. Od jego synów dalekie ocalenie. Uciśnieni w bramie są bez obrońcy. Ich żniwo zjada głodny lub do kryjówek zanosi. Chciwi bogactwa ich pragną. Wszak boleść nie z roli wyszła, ni z ziemi cierpienie wyrosło. To człowiek się rodzi na cierpienie, jak iskra, by unieść się w górę. Zwróć się do Boga. Lecz ja bym się zwrócił do Boga. Bogu przedstawiłbym sprawę. On czyni niezmierne dziwy, a cudów jego bezliku. On udziela glebie deszczu, posyła wody na powierzchnię ziemi. Wysoko podnosi zgnębionych, smutni się szczęściem weselą. Udaremnia zamysły przebiegłych, dzieło ich rąk nieskuteczne. Mądrych on chwyta w ich przebiegłości, przepadają knowania podstępnych. Za dnia popadają w ciemność. W południe idą omackiem jak w nocy. Od miecza ich ust on ocala a biedaka z przemocy możnego. Dla ubogiego to będzie nadzieją, gdy nieprawość zamknie swe usta. Bóg jest dobry dla skruszonych. Oto szczęśliwy mąż, którego Bóg poprawia, więc nie odrzucaj nagan wszechmocnego. On zrani. On także uleczy. Skaleczy i rękę swą własną uzdrowi. Od sześciu cię nieszczęść uwolni, w siedmiu zło cię nie dotknie. Podczas głodu od śmierci zachowa, a na wojnie od mocy miecza. Unikniesz chłosty języka, nie strwoży cię nieszczęście, gdy spadnie. Będziesz się śmiał z suszy i głodu, nie zadrżysz przed dzikim zwierzęciem, bo zawrzesz przymierze z polnymi kamieniami i przyjaźń z polną zwierzyną. Ujrzysz twój namiot spokojny, mieszkanie zastaniesz bez braków. Poznasz, że twe potomstwo jest liczne, a twoich dzieci jak trawy na łące. W pełni wieku zejdziesz do grobu, jak snopy zbierane w swym czasie. Oto, cośmy zbadali, i jest tak. Posłuchaj. I sam to chciej pojąć. W Ewangelii, według Świętego Łukasza, rozdział 6, wersety od 27 do 49, Jezus naucza o miłości do nieprzyjaciół, zachęcając do przebaczenia, dawania i miłosierdzia. Podaje zasady budowania solidnego życia duchowego, porównując tych, którzy stosują jego naukę. Do budowniczych na fundamencie, z tymi, którzy ignorują Jego słowa, do budowniczych na piasku. Lecz powiadam Wam, którzy słuchacie, miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy Was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy Was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy Was oczerniają. Jeśli Cię kto uderzy w policzek, Nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy Wam dobrze czynią, jaka za to należy się Wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaże za to należy się Wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Opowiedział im też przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu, bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy same belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro. A zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie mnie, panie, panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy rzeka uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. do usłyszenia